Dziś przedstawiamy Państwu małych patriotów ze szkoły podstawowej nr 14, którzy wraz z nauczycielami organizują wieczornice, podczas których każdy może popisać się zdolnościami aktorskimi, a przy okazji nauczyć się pożytecznych rzeczy. Uroczystości zwane wieczornicami organizujemy już od kilku lat. Poświęcone są przede wszystkim tym ludziom, którzy, no jak wiadomo, włożyli największy wkład w wolność naszej ojczyzny. Chcemy uczniom to przybliżyć, ale nie tylko poprzez lekcje języka polskiego czy historii. Chcemy, żeby poczuli to w sensie dosłownym poprzez obcowanie z ludźmi, którzy są autentycznymi świadkami tamtych wydarzeń. Zapraszamy więc w tym celu kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, a także Związków Sybiraków. W wieczornicy to cykliczne spotkania. Podczas ostatniego uczniowie przygotowali różnego rodzaju spektakle, które upamiętniały Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ja dzisiaj odgrałam bardzo dużo ról. Jestem harcerką, jestem dzieckiem z Sybirii i mówię też wiersz o Kainie i Ablu. Ta historia przedstawia pierwszą jakby zbrodnię, po której toczy się dużo zbrodni. Na przykład zabijają i to tak się toczy przez całe, jakby przez wszystkie lata. Tak. Na spotkanie przybyło wiele osób starszych, które dobrze pamiętają okrucieństwo wojny. Dzieci, przygotowując przedstawienia, chciały przekazać im tym samym pewną wiadomość. Jest tak jakby podekscytowanie, że możemy spotkać tych ludzi, którzy walczyli za nas teraz, że możemy teraz żyć. Bardzo jesteśmy im wdzięczni. Aż mi się płakać chce po prostu, bo niewiele osób by się poświęciło dla kraju naszego i po prostu jak przechodzi tak jeden, właśnie osoba druga, po prostu mi się płakać chce, już mi się łzy zbierają właśnie w oczach. Według dzieci należy być dumnym z tego, że kombatanci mieli odwagę walczyć za ojczyznę. Na samych próbach dużo się uczymy, słuchamy na pewno i to dużo dla nas właśnie robi, że możemy spotkać tych wspaniałych ludzi po prostu, bo to nie są zwyczajni ludzie. Dużo przeżyli i też patrząc po prostu na tych ludzi możemy wywnioskować, że naprawdę dużo przeszli. Każdy z uczestników wieczornicy uważał, że jest to świetna forma nauczania, która pozwala więcej zapamiętać i przede wszystkim zrozumieć więcej z przebiegu wydarzeń historycznych, które miały miejsce w 1918 roku. To święto ma bardzo duże dla mnie znaczenie, bo jest to chyba najważniejsze święto dla Polaków i w tej szkole nauczyłam się właśnie szanować tego święta i obchodzić je. Nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie daby nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Dzieci uczyły się, czym jest patriotyzm, wcielając się w rolę uczniów i żołnierzy. Każdy na swój sposób przeżywał i oddawał emocje w przedstawieniu. To jest bardzo ogromne znaczenie i nie można przy tym jakby podchodzić beztrosko, bo to jednak patriotyzm i historia naszej ojczyzny. Nie można pominąć faktu, że dla dzieci dużym wyzwaniem było wyjść na scenę i odegrać role, które oddawałyby smutek tamtych czasów. Według nauczycielki języka polskiego nauczanie nie musi odbywać się drogą tradycyjną. Jeżeli chodzi o naszą placówkę, to my mamy opracowany już od kilku lat cykl działań i są to działania od prac plastycznych, pisania poezji poświęconej ojczyźnie, poświęconej historii, a także właśnie wieczornice. I chcę powiedzieć z przyjemnością, że dzieci bardzo aktywnie i bardzo chętnie biorą udział we wszystkich przygotowaniach i wszystkie rekwizyty, które będą mieli Państwo przyjemność obejrzeć podczas tej wieczornicy, są właśnie zgromadzone poprzez aktywność naszych uczniów. Podczas wieczornicy można było wykazać się również zdolnościami recytatorskimi, ponieważ wiersze były nieodłącznym elementem spotkania.
Przygotowując tę uroczystość, oczywiście wertowałam książki, literaturę, ale także wertuje się te najnowsze źródła informacji, czyli internet. I również sama, w myśl tego, że człowiek uczy się przez całe życie, stwierdziłam, że jest wielu młodych ludzi, którzy piszą wiersze poświęcone ojczyźnie, a także komponują piosenki. I między innymi z ich twórczości również korzystaliśmy i wykorzystaliśmy te utwory w Wieczornicy. Czyli gdybyśmy tak sięgnęli głębiej i się zastanowili, to nie jest tak całkowicie źle, jak wiele osób mniema, że w tym młodym pokoleniu nie ma tych nut patriotyzmu. Zobaczmy, czym według uczniów jest patriotyzm. Patriotyzm jest dla mnie miłością do ojczystego kraju, czyli Polski. To jest jakby nasza historia, której jednak trzeba przestrzegać, i patriotyzm to tak jakby miłość do ojczyzny. Dokładnie znać całą historię Polski, wiedzieć, co się wydarzyło, jakie sytuacje się zdarzyły wcześniej. W szkołach organizowane są różne formy uczczenia pamięci różnych historycznych wydarzeń. Obchodziliśmy go bardzo miło w naszej szkole. No, ubieraliśmy się na czerwono-biało. Był apel z tej okazji. Pomimo tego, że każdy różni się od siebie zainteresowaniami, dla niektórych ojczyzna zawsze będzie bardzo ważna. Dla niektórych po prostu to jest bardzo ważne, że byli tacy ludzie, byli Polacy, którzy walczyli o nas, o nasz kraj. A też są niektóre dzieci. U nas w szkole dużo się takich dzieci nie zdarza, bo u nas w szkole właśnie jest ten patriotyzm bardzo ważny. Ale po prostu można spotkać takich dzieci, które po prostu nie jest ważne dla nich. Dla nas na przykład w naszej szkole to jest bardzo ważne. Co roku mamy takie wieczornice. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, nie dzieci nam w Germanię. Orężny stanie chłopiec nasz, duch będzie nam hetmanie. Pójdziemy za brzmi złoty róg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze.